No witajcie. Witam Was przy mojej uprawie pomidorów. Jak widać, już są dość ładne. Ładne kwiaty. No ale teraz jest problem, mianowicie z zapyleniem ich. Jak wiadomo, pomidory w gruncie posadzone nie mają tego problemu, ponieważ tam wieje ciągle wiatr, dość mocny. I naszymi krzakami tak rusza. Przez takie bujanie z kwiatów uwalniają się pyłki i one sobie wędrują na kolejny krzaczek, tu na kolejny i pomidory w koło same się zapylają. Pomagają w tym również oczywiście pszczoły mniej, bo pszczoły nie za bardzo lubią siadać na pomidory, ponieważ jest tutaj mało pyłku i nektaru. Ale już czmiele to jest zupełnie co innego. Czmiele bardzo często przylatują na pomidory wsadzone w grunt i siadając z kwiatka na kwiatek samoistnie je zapylają. Ale we folii niestety tak dobrze już nie ma. Mianowicie wszystkie pszczoły, czmiele i inne owady dość niechętnie wlatują nam do tuneli foliowych, czy też szklarni. Przez co proces zapylania jest dość utrudniony. Rozwiązaniem może być montaż tunelu foliowego, czy też folii, które z dwóch stron ma drzwi, żeby zrobić przewiew. I wtedy te pomidorki samoczynnie od przepływającego powietrza się wbujają i też same zapylają. Ale jeżeli macie tak jak ja, to mam tylko drzwi, z drugiej strony nie mam drzwi otwieranych, a mam same okna. Otwieram okna i podczas przepływającego wiatru, który buja pomidorami, one się też zapylają, ale dość słabo. Dlatego teraz pokażę Wam kilka sposobów, jak samemu zapylić pomidory, żeby nasz plon był jak najbardziej wydajny. I tak, pierwszym sposobem jest, łapiemy sobie tak pomidorka i nim tak bujamy. Kilka razy, nie za mocno. O, kolejnym krzaczkiem. Ten jeszcze nie ma, więc nie. Ale tutaj nie za mocno. O. I tak przechodzimy całą szklarnię dookoła. I te wszystkie pyłki kwiatowe z każdego pomidorka będą nam teraz sobie ładnie krążyć po całej szklarni i przez co proces zapylania kwiatów jest o wiele bardziej efektywny. To jest jeden ze sposobów. Drugim jest przygotowanie roztworu wody, letniej wody z cukrem. Tam na taką szklankę 200 ml wsypujemy łyżeczkę, dwie łyżeczki cukru, co zwabia wszystkie owady, które wyczuwają słodycz naszego kwiata. I to też pomaga w znacznym stopniu, ażeby proces zapylenia był bardziej efektywny. Tak, jeszcze kolejnym czynnikiem podczas zapylania kwiatów pomidorów jest temperatura, ponieważ przy temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza około pyłki kwiatowe, pyłki znajdujące się na kwiatach pomidorów nie zostaną uwolnione i po prostu one będą posklejane i z naszego zapylania nic nie będzie. Również nie uda nam się zapylać pomidorów, jeśli jest bardzo duża wilgoć, bo to spowoduje również obklejenie się pyłków na kwiatkach, na tych pałeczkach i on wtedy nie wypuści z siebie pyłku. No i też z tego nic nie będzie. No i jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 27-30 stopni, zależy jak to traktuje każdy, powyżej tej temperatury zapylanie też nie będzie efektywne, ponieważ nie uzyskamy też odpowiedniego pylenia naszych krzaczków. Taki proces zapylania najlepiej jest przeprowadzać albo z samego rana, gdy jest
jeszcze w miarę chłodno, ale ciepło i sucho, lub wieczorem. No, także jeżeli ten film był dla Was pomocny, przydatny, zostawcie lajka, zasubskrybujcie stronę. No i do następnego filmu. Na razie, cześć!